Okej. Zdaje się, że po krótkich problemach technicznych jesteśmy live. Dajcie znać, czy dobrze mnie słychać. Powoli się, mam nadzieję, grupa naszych widzów zbiera. Bardzo się cieszę, że kolejny raz się możemy spotkać na spotkaniu. Jak sama nazwa wskazuje, z cyklu Zależy mi, czyli rozmowy o odpowiedzialności. Naszym dzisiejszym tematem są zakupy less waste albo zero waste, czyli to jak, po co, dlaczego kupować mniej albo kupować rzeczy, które mogą się nam przydać dłużej. Myślę, że to taki no może standardowy temat jak na fanpage Kupuj Odpowiedzialnie, ale mam nadzieję, że rozmowa z naszymi dzisiejszymi gościniami będzie inspirująca przede wszystkim dla tych, którzy chcą zacząć, a trochę nie wiedzą jak. Więc witam bardzo serdecznie Darię Rogowską, autorkę bloga Ekocentryczka. Cześć. Jest też z nami Ania Sikora, uczestniczka projektu Our Food, Our Future. Cześć Aniu. I Anna Kokocińska z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Cześć. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest organizatorem i właściwie gospodarzem dzisiejszego i wszystkich pozostałych spotkań z cyklu Zależy mi. Tak, dla formalności muszę też powiedzieć, że jesteśmy tutaj dzięki środkom Komisji Europejskiej i Fundacji Drzewo i Jutro. A wszystkie rozmowy poprzednie są dostępne na YouTubie Fundacji i zachęcamy, żebyście też mogli je oglądać, komentować. Link do tych spotkań pojawi się w komentarzu. No dobra, ja już się nagadałam, przywitałam. Jeszcze powiem, że nazywam się Ewa Babicka i jest mi bardzo miło kolejny raz móc tę rozmowę poprowadzić. No i przejdźmy do rzeczy, do naszego tematu. Pozwól, Daria, że zacznę od pytań do ciebie. I od takiego pytania, które pewnie słyszysz często, ale mam nadzieję właśnie, że odpowiedź będzie ciekawa w kontekście startu i zaczynania. No bo chcecie zapytać, jak się zaczęła twoja przygoda z ruchem, z ideą zero waste? Jak to się zaczęło, że stwierdziłaś, że tak, właśnie tak chcę żyć? Cześć, miło mi, że zaprosiliście mnie do tej rozmowy. Tak, pewnie to jest częste pytanie, które słyszałam już, ale wydaje mi się, że u każdego ta droga jakoś inaczej przebiega. Dla mnie był to chyba taki przesyt i takie podejście już, kiedy zauważyłam, że jak kupuję coś nowego, to nie za bardzo się tym już cieszę, tylko po prostu myślę, co kupić kolejnego. I miałam jakieś takie listy w głowie rzeczy, które bym chciała, ale pewnie niekoniecznie ich potrzebowałam. I przyszło takie chyba po prostu przebudzenie tym przesytem. A jak sobie myślę, to był u mnie taki bardziej powrót do życia zero waste, przez to, że wychowałam się w dużej mierze z moimi dziadkami. Jakby zero waste było takim standardem, kiedy byliśmy dziećmi. Nie było takich możliwości, jak są teraz. Nie było tyle plastikowych rzeczy. Jakby dziadkowie dbali o to, żeby nic się nie marnowało. Zbieraliśmy wszystkie torby, torebki, nie wiem, po cukrze, po mące. Później one były zawsze wykorzystywane na jakiś tam domowy makaron, który babcia robiła. Generalnie jakby było to normalne. Nie było właśnie w domu plastiku. Herbata była tylko sypana i jakoś chodziło się wtedy do sklepu z własną torbą i nie było to wyczynem. Także nasi dziadkowie byli zero waste, nawet o tym nie wiedząc. A my gdzieś tam teraz do tego dążymy i to jest bardzo fajne, że jakby ten trend wraca. Wydaje mi się, że nie jest to takie skomplikowane i trudne, jak może się wydawać. Ludzie często jak słyszą, że bez plastiku, bez śmieci, to, że to jest w ogóle niewykonalne, a tak naprawdę ja jestem, bliższe jest mi to podejście less waste, które jest takie mniej hardkorowe, mniej radykalne, ale też skuteczne, bo wydaje mi się, że takim w 100% zero waste nikt nie jest w stanie być w 100% zero waste. Jesteśmy jednak skazani na te rzeczy, które są w sklepach. Często musimy coś kupić w plastiku i nie ma się też co z tego powodu biczować. Wydaje mi się, że warto robić to, co możemy. Jak najlepiej codziennie podejmować jakieś tam decyzje, które są dobre dla środowiska, ale też właśnie bez wyrzutów sumienia jakichś wielkich. Mi też zdarza się kupić coś czasem w plastiku, kupię czasem jakiś jogurt roślinny czy mleko roślinne
I tak staram się często robić też takie rzeczy w domu, ale no nie zawsze mam na to czas, nie zawsze mam ochotę. Czasem chcę też po prostu wesprzeć marki, które robią fajne roślinne produkty, których jest też coraz więcej i też marki myślę, że będą też z czasem starały się o inne jakieś opakowania, jeśli będzie to możliwe. Trzymam kciuki, żeby właśnie tak było, bo jednak staram się na co dzień produkować mniej śmieci i jeśli mam możliwość kupić coś bez plastiku, to zawsze wybieram to bez plastiku i na wagę, jeśli jest to możliwe. Super, dzięki. Też właśnie mówisz o tej takiej prostocie życia właśnie naszych dziadków czy pokoleń jeszcze wstecz, ale tak sobie myślę, jeśli tak nie jest, to mnie wyprowadź z błędu, że właśnie przez te lata, kiedy ten konsumpcjonizm się tak nasilił i kiedy rzeczy stały nam się pozornie bardzo dostępne właśnie przez to, że wszystkie są w plastiku, są wygodne i tak dalej, to teraz powrót do takiego życia prostego i z mniejszą ilością rzeczy jest trudny. Czy dla ciebie to jest też tak, że ty się z czymś zmagasz, decydując się na takie, a nie inne, taką, a nie inną rzeczywistość? Czy to jest już dla ciebie normalne? Taką tak, trochę stronę chcę zapytać. Zdecydowanie jest to trudne, bo jakby często nie mamy wyjścia, albo producenci już są tak, no, mają taki system, a nie inny pakowania rzeczy. W sklepach też jest ciężko znaleźć często coś bez plastiku. Czasem, żeby coś kupić, no nie wiem, chociażby nawet jakieś ogórki, które są teraz foliowane w marketach. Nie wiem, chcąc kupić jakiegoś ogórka, musimy iść powiedzmy gdzieś dalej na zakupy. Musimy sobie to jakoś zaplanować. To wszystko jest do zrobienia, ale też jakby no nie zawsze możliwe. Więc pod tym względem tak, poza tym wiadomo, no, jest bardzo dużo ładnych rzeczy, które nas kuszą. Jesteśmy hedonistami, którzy lubią ładne rzeczy, którzy lubią nowe rzeczy, więc jakby to też jest kwestia wyborów i nie uważam, że nie powinniśmy kupować absolutnie nic nowego i otaczać się tylko jakimiś przedmiotami z drugiej ręki, bo no, też bez przesady. Jakby fajnie jest, jeśli to nasza pierwsza myśl, jeśli chcemy coś kupić, jest o, sprawdzę, czy może znajdę z drugiej ręki. Ale nie zawsze tak jest, nie zawsze znajdziemy coś, czego potrzebujemy, a czasem potrzebujemy coś na już, więc jakby można czasem kupić coś nowego, warto też sprawdzać marki, od których kupujemy, nie wiem, wspierać polskie, lokalne firmy, jeśli możemy sobie na to pozwolić, to jest na pewno bardzo fajne, no ale wiadomo, no nie jest to łatwe, bo nawet ten ruch zero waste generuje też bardzo wiele gadżetów, które kuszą nas po prostu. I to też jest kwestia tego, żebyśmy sobie wybrali to, z czego na pewno będziemy korzystać, bo nie wiem, kupienie jakiejś fajnej, nawet designerskiej butelki na wodę, która będzie z nami codziennie, jest uważam super zakupem, bo fajnie, jeśli będzie nam się ona podobała, będzie fajnym gadżetem, który będziemy chętnie ze sobą nosić, czy jakaś torba na zakupy, którą będziemy mieli zawsze przy sobie, nie wiem, która będzie jakaś kompaktowa, lekka, którą zawsze będziemy mogli ze sobą zabrać, też będzie dobrym zakupem, jeśli będziemy z niej korzystać. Także no właśnie musimy sobie też to odpowiedzieć na to pytanie, czego tak naprawdę potrzebujemy i faktycznie, jeśli nam się coś podoba i będzie nam służyło, to można sobie kupić nawet nowe rzeczy. No byle tylko właśnie nie było, nie ta chęć posiadania czegoś nowego była naszą motywacją, tylko faktycznie potrzeba, taka prawdziwa potrzeba używania czegoś. No to jeśli możesz się z nami podzielić właśnie swoimi sposobami, chociaż kilkoma, bo wiem, że pewnie masz ich całą masę, ale jak ty planujesz zakupy albo jak robisz zakupy, żeby ograniczać te rzeczy? Może jakieś konkretne miejsca, sklepy? Czy masz na to jakieś tipy, którymi możesz się podzielić z naszymi oglądającymi? Tak, na pewno wiosna, lato czy tam jesień jeszcze to jest dobry czas, żeby chodzić na jakieś lokalne bazarki i to jest najłatwiejszy sposób, żeby ograniczać ten plastik, bo tam wszystko możemy właściwie kupić na wagę, od warzyw, owoców, po strączki, często jakieś mąki, kasze. W różnych miejscach są różne rzeczy, ale naprawdę sery, jeśli ktoś je nabiał. Wiele rzeczy można po prostu kupić na wagę, bez opakowań, do własnych pojemników. No i to jest super. Wiadomo, no, w każdym mieście są jakieś takie mniejsze, lokalne sklepy, w których można kupić wiele rzeczy na wagę. Ja nie mieszkam w jakimś wielkim mieście, w którym są jakieś tam sklepy na wagę, bez opakowań, a bez problemu jestem w stanie kupić wiele rzeczy na wagę, właśnie tak jak jakieś strączki, orzechy, bakalie. Także myślę, że to jest wszystko do zrobienia i do wyszukania. A przede wszystkim no, warto też robić listę zakupów i wiedzieć mniej więcej, co ma się w domu. Taki przegląd szafek od czasu do czasu jest dobry, bo często gdzieś tam mamy zachomikowane rzeczy,
o których często zapominamy, nie wiem, one się mogą zepsuć. Oczywiście takie suche produkty, nawet jeśli przegapimy datę ważności, to jakby nic się z tym nie dzieje i można dalej wykorzystać. Ale no wiadomo, jakieś świeże rzeczy, no to lepiej kontrolować, mieć na przykład wydzieloną półkę w lodówce z takimi rzeczami do zjedzenia jak najszybciej, albo sobie zrobić, nie wiem, listę na lodówce rzeczy, które mają krótszą datę przydatności. Także to chyba jest takie najważniejsze. Ja mam właśnie zawsze, robię sobie listę zakupów i też tą listę dostosowuję do posiłków na kilka najbliższych dni. Ja zazwyczaj sobie wypisuję tylko, co chcę zrobić na obiad i mniej więcej patrzę, czy mam te składniki, bo jakby śniadania, kolacje, jakieś tam przekąski, to jestem w stanie sobie skombinować z tego, co mam w domu, a jednak jak chcę jakiś obiad, to staram się właśnie mniej więcej zaplanować sobie tą listę zakupów do tego, co mam ochotę ugotować w danym dniu, bo to rzeczywiście znacznie ułatwia i też sprawia, że no mniej się marnuje, mniej wyrzucamy. Ja też mrożę żywność, która wiem, że mi zalega albo której nie zjem. Nie wiem, jak widzę, że mam jakąś kostkę tofu, a kończy się data, to wrzucam ją do zamrażarki. Czy jak ugotuję za dużo zupy, to też dwie porcje na przykład mrożę i mam je na kolejny tydzień na przykład. Też staram się nie przechowywać tego wszystkiego w nieskończoność w zamrażarce, tylko jakby na bieżąco to rotować, żeby też się nie zgubić i żeby też po prostu to nie zalegało. Jeśli ktoś chce coś przechowywać w zamrażarce, dobrze sobie też podpisać i napisać datę na przykład mrożenia, bo to jest też często, że później zostają nam jakieś tam pierogi z Wigilii 2 lata do przodu jeszcze, później je trzymamy, bo zapominamy o nich, bo gdzieś tam są. Jak ktoś ma jakieś przepastne zamrażarki, to wiem, że to się zdarza. Także chyba właśnie ta lista zakupów i gdzieś tam mniej więcej takie zapisywanie sobie. Jak ja na przykład widzę, że kończy mi się sól, to od razu ją wpisuję na listę. Później tą listę szybko jakby wyrzucam, jak kupię, żeby czasem czegoś nie powielić, bo to jest częste, że na przykład kupimy sobie, nie wiem, 2 opakowania soli, a to jednak zalega w domu i tego aż tak szybko nie zużyjemy, więc przyprawy, takie rzeczy lepiej sobie kontrolować, gdzieś tam właśnie sprawdzać, czy nie mamy nadmiaru, wykorzystywać to, co mamy, to chyba takie najważniejsze rzeczy. Super, czyli listy, listy, jeszcze raz listy, a poza tym sezonowo i można też mrozić, żeby nie marnować. Tak. Na proste sposoby. Myślę, że takie do wdrożenia dziś i teraz. A chciałam Cię też zapytać, oczywiście wszystkich bardzo gorąco zachęcam do czytania bloga i książki Darii, czyli ekocentryczka sezonowo-roślinnie Less Waste. Gorąco zachęcam, ale też chciałabym, żebyś nam trochę zdradziła takich tipów, o których piszesz na blogu, na przykład o regrowingu albo upcyclingu. Jakie są Twoje sposoby na to jest taki wyższy poziom wtajemniczenia już trochę, ale może możesz coś nam podpowiedzieć, jak w swoim domu stworzyć mały świat less waste. Tak, ten regrowing to jest tak naprawdę fajny temat, który gdzieś tam każdy może wdrożyć w swojej kuchni. Na przykład odcinając końcówkę marchewki, wsadzamy ją do wody i po jakimś tam czasie mamy natkę. Tak samo jest z pietruszką, seler naciowy też zawsze fajnie odrasta, mamy chociażby kilka zielonych listków, czy buraki. Najczęściej właśnie chyba wsadzam do wody ten seler naciowy i natkę pietruszki, bo to jest coś, co się zawsze przydaje w kuchni i jakby no, też fajnie mieć jakieś zielone listki na parapecie. Tak naprawdę można wiele rzeczy próbować odtworzyć w domu. To nie będzie taka duża roślina, jaką kupujemy nową, ale zawsze tam parę listków odrośnie. Wydaje mi się, że to też jest dla dzieciaków fajne, jeśli ktoś ma dzieci, to takie domowe uprawy, pokazywanie właśnie dzieciom, skąd to jedzenie pochodzi i jak je zasadzić w takich małych, domowych warunkach, to jest też w ogóle bardzo ciekawe i można prowadzić ciekawe obserwacje, no i też później mieć takie jedzenie w małej ilości, ale wyprodukowane jednak w swoim domu. Też często kupujemy jakieś gotowe zioła w marketach, w tych doniczkach, a można spróbować samemu coś odzyskać jeszcze z tych warzyw, które tak czy inaczej kupujemy. Więc zachęcam do tego, wystarczy naprawdę jakaś szklanka z wodą, wrzucenie tam końcówek warzyw i sprawdzanie, co tam się zadzieje. A upcycling jest w ogóle dla mnie super ideą i jak się o tym dowiedziałam, to się faktycznie zachwyciłam, bo potrafi być naprawdę niesamowity w swojej prostocie, a też jest coraz więcej tych projektantów upcyclingowych, którzy naprawdę robią cuda.
Ja z takich swoich rzeczy na przykład cieszę się z foteli, które mam, które właśnie są zabrane od babci, bo już były stare, zniszczone, zanieśliśmy je do tapicera i mamy naprawdę bardzo fajne fotele, które, no, które pewnie wyszły tak czy siak o połowę taniej, niż byśmy chcieli kupić nowe fotele, a udało się je fajnie odnowić. Więc takie rzeczy są super i też wiele osób teraz odnawia stare meble samodzielnie, albo też dużo jest firm, które się tym zajmują, co też jest, no, super trendem. Ale z takich prostych rzeczy, bo wiadomo, mebli nie potrzebujemy tak często, to można super przetwarzać własne stare ubrania, można szyć z nich coś nowego. I tu akurat też ja na przykład szyć za bardzo nie umiem, ale mam kurtkę uszytą ze swoich starych jeansów, którą pomogła mi uszyć taka krakowska projektantka upcyclingowa właśnie, Gosia Maruna, która robi naprawdę cuda. Szyję też fajne rzeczy, na przykład koszule ze starych koszul, które gdzieś tam, ona mi nawet zwróciła uwagę na to, że męskie koszule są najczęściej wyrzucanymi ubraniami w bardzo dobrym stanie, bo gdzieś tam mają tylko pożółkłe, nie wiem, kołnierzyki, czy gdzieś tam zabrudzenia pod pachami, a tak naprawdę cały materiał jest super. Ona miała kiedyś uszyte z tego takie fajne zasłony w swojej pracowni, a później zaczęła właśnie szyć z nich jakieś koszule czy sukienki, no po prostu wyglądało to super i faktycznie po co wyrzucać całą koszulę, jeśli możemy tam odkroić tylko te zabrudzone kawałki i ją wykorzystać. No i właśnie ta kurtka, którą uszyłam z jej pomocą dużą, też jest jedną z moich ulubionych po prostu rzeczy w szafie, bo to jest coś faktycznie zrobione własnymi rękoma ze starych jeansów, które prawdopodobnie kiedyś bym wyrzuciła i nie wiedziała kompletnie, jak je przetworzyć. Z takich jeansów też widziałam mnóstwo fajnych jakichś torebek, portfeli, nerek, jest naprawdę całe mnóstwo rzeczy. Jest też coraz więcej marek, które właśnie robią takie rzeczy. Też jakieś meble z Europalet wyglądają bardzo fajnie. Nawet, nie wiem, można zrobić proste doniczki domowym sposobem z puszek, po na przykład jakichś pomidorach w puszce, czy jakiejś ciecierzycy. Ludzie robią naprawdę bardzo fajne pojemniki z tego. Właściwie jak piszemy w internet hasło upcycling, to inspiracji jest mnóstwo. Naprawdę widziałam wszystko od jakichś tam właśnie stolików zrobionych, nie wiem, ze starych opon, czy jakichś właśnie torebek ze starych dentek od rowerów. Po prostu jest mnóstwo inspiracji, z których możemy czerpać i fajnie też wspierać takich projektantów. Mam też w domu fajny kieliszek, który jest zrobiony z butelki po piwie chyba. Jest po prostu zatkany otwór. Jest ścięte to szkło, super wygląda, jest bardzo, bardzo ładny i tak naprawdę ciężko pomyśleć, że to jest szklana butelka. Także polecam właśnie sobie sprawdzać, co tam w świecie upcyclingu słychać. Super, no właśnie też mi się od razu nasunęła myśl, że to jest nie tylko ekologiczne, ale też po prostu wzbudza kreatywność. Mm-hmm. A jak mówisz o na przykład tapicerze, no to dodatkowo też wspieramy po prostu małe biznesy, a nie wielkie koncerny, więc to jest naprawdę sama korzyść. Może się trzeba trochę naszukać, ale satysfakcja, podejrzewam, jest nie do opisania. No właśnie, a czy ty też w tym wszystkim jesteś, Daria, minimalistką? To jest też tak, że ty masz mało rzeczy, skoro żyjesz w tym duchu Zero Waste, czy to wcale tego nie oznacza? Nie, myślę, że to wcale tego nie oznacza. Ja się staram się mieć mniej, ale wiadomo, jak to jest. No, na przykład w kuchni jest to u mnie niewykonalne. Często dużo gotuję, mam sporo takich jakichś różnych sprzętów kuchennych, które za każdym razem, kiedy sobie myślę, że może bym się mogła pozbyć, to jednak okazuje się, że nie. Wiecznie mam pełne szafki w kuchni. Też jeśli chodzi o jedzenie, jakieś suche produkty, też mam tego dużo. Jakby kontroluję zawartość i wykorzystuję to na bieżąco, ale jednak są takie strefy w domu, gdzie mam tych rzeczy więcej niż bym pewnie chciała, ale jeśli z tego korzystam, to jest okej. Dużą rewolucję w tym roku zrobiłam w swojej szafie, gdzie naprawdę wyrzuciłam bardzo dużo ubrań. Wysłałam, właśnie teraz mam jeszcze spakowaną jedną paczkę, ale wysłałam już 3 paczki w tym roku 10-kilogramowe na ubrania do oddania, gdzie naprawdę pozbyłam się bardzo wielu rzeczy, które gdzieś tam trzymałam z sentymentu. Pewnie wiele osób tak ma, jednak mamy rzeczy, które trzymamy, bo wydaje nam się, że kiedyś je założymy, a jednak nigdy ich nie zakładamy. I fajnie odesłać je do organizacji, która zrobi z nich pożytek, albo je przekaże dalej, albo wykorzysta je w jakiś inny sposób.
ale jednak one nie będą nam zalegać w szafie, bo jednak jest to irytujące, jak musimy szukać i przedzierać się przez sterty ubrań w szafie, których nie używamy. Więc ja się staram mieć mniej, też jeśli chodzi o książki, jest to dla mnie dość trudne, bo no, gdzieś tam część mogę czytać na czytniku albo słuchać, ale też lubię książki papierowe i staram się co jakiś czas po prostu je sprzedawać albo oddawać do biblioteki. No i to też jest taki mój no, słaby punkt, jeśli chodzi o to, bo staram się mieć mniej, a nie do końca wychodzi. I jakby wiem, że pozbywanie się rzeczy, jeśli wiem, że one się komuś przydadzą, przychodzi mi dużo łatwiej. Jeśli wiem, że otwieram szufladę i tam na przykład znajdę kilka rzeczy, których już nie używam, a one przydadzą się komuś innemu, no to jest super i bardzo chętnie je oddaję. Czasem jest też właśnie problem z tym, że nie chcę czegoś wyrzucić, żeby się nie zmarnowało, a nie wiadomo komu to oddać. Także pewnie fajnie byłoby, gdyby były u nas popularniejsze jakieś takie garażowe wyprzedaże. Pewnie wiele osób mogłoby się wtedy pozbyć rzeczy, które im zalegają, a których no po prostu nie chcą wyrzucić. No ale ja gdzieś tam staram się być czujna. Jak ktoś mi mówi, że czegoś potrzebuje, a ja to mam i tego nie potrzebuję, to chętnie oddaję. No i chyba tak, chyba ta szafa jest takim moim dużym osiągnięciem tego roku. Jeszcze mam pewnie dużo innych rzeczy, których mogłabym się pozbyć, ale wiadomo, no przyjdzie to z czasem. No ale też teraz kupuję znacznie mniej. Jakby każdy mój zakup jest bardzo dobrze przemyślany i zastanawiam się, czy ja tego na pewno potrzebuję, czy ja będę tego używać i nie kupuję już pod wpływem chwili, jakby promocje na mnie nie działają i to mnie bardzo cieszy, że jestem, nawet jak czasem muszę przejść przez galerię handlową, bo nie wiem, jest przy jakimś dworcu, to po prostu w ogóle mnie nie interesują już te sklepy. Jakby idę i jest to dla mnie właściwie obojętne, jeśli faktycznie nie potrzebuję czegoś tak, że muszę wejść i kupić, to jakby nie mam takiej potrzeby, żeby iść sobie coś oglądnąć, zobaczyć, co tam mają. Jakby na to już zupełnie nie działają na mnie takie rzeczy i to jest dla mnie sukces, to mnie bardzo cieszy. Zdecydowanie myślę, że to też jest takie do wypracowania, to pewnie nie przychodzi łatwo, ale przez jakieś tam lata praktyki i właśnie takiej świadomości, czego potrzebujesz, a czego nie, to się da. Mamy komentarz od Karoliny, przeczytam. Też tak mam, łazienka zero waste jest dla mnie prosta i przyjemna, ale kuchnia. Jak mogę odmówić sobie kolejnej fajnej przyprawy czy uroczej różowej tortownicy? To moja słabość, ale bardzo staram się zmniejszać marnowanie jedzenia. To mój priorytet. No właśnie, to jest też kolejny taki głos o tym, że ważny jest też taki zdrowy dystans i nie próbowanie od razu naprawienia całego świata, tylko małymi krokami zmienianie swojej rzeczywistości. No właśnie, Daria, a też jeszcze chcę cię zapytać o twoją działalność w sieci. Oczywiście trend zero czy less waste jest coraz bardziej popularny, no ale nie zawsze tak było. I chcę się zapytać, czy dzielenie się swoją taką ekologiczną rzeczywistością w sieci jest łatwe, czy jest trudne? Zmagasz się z właśnie jakimś hejtem, czy właśnie już w ogóle nie, albo nigdy nie? Jak to jest, jeśli chodzi o twoją tą influencersko-aktywistyczną stronę działania w internecie? Wydaje mi się, że jest coraz łatwiej z tym, bo jest coraz więcej odbiorców zainteresowanych tematem i też szukających takich treści. Ja nie mam jakoś specjalnie dużo hejtu u siebie. Czasem ktoś coś napisze, tam jakiś sceptyczny komentarz, ale to nie jest specjalnie jakoś niemiłe. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten dobry trend, który gdzieś rośnie i ludzie zastanawiają się, jak wdrożyć jakieś nowe działania. No właśnie też uważam, że najważniejszy jest ten zdrowy balans i tam, gdzie możemy, to róbmy, co możemy, ale też no, nie na siłę i nie tak, żebyśmy przestali się cieszyć tymi swoimi działaniami i żeby one były dla nas po prostu przykrym obowiązkiem albo takim mocno ograniczającym nas. Wiadomo, rola jednostki jest duża i też gdybym tak nie myślała, to pewnie nie chciałoby mi się nic robić, ale jednak też musimy wymagać tych zmian systemowych i też duże firmy mają bardzo duży wpływ na to, ile plastiku jest produkowanych, jaka jest emisja dwutlenku węgla i tak dalej. Także jakby cieszy mnie też coraz większa chęć próbowania diety roślinnej i choćby ograniczania mięsa nawet kilka razy w tygodniu, bo to też jest taki element tego trochę ruchu less waste i zero waste, który się rozszerza też nie tylko na plastik, ale też na emisję właśnie dwutlenku węgla i na świadomość tego, jak naprawdę mięso i produkcja mięsa wpływa na środowisko, bo wpływa bardzo.
I też fajnie, że pojawia się coraz więcej firm, które produkują dobrą roślinną żywność, że ta kuchnia roślinna kojarzy się coraz lepiej, ma coraz więcej odbiorców, coraz lepsze opinie. I to też mnie bardzo cieszy, więc to też jest taki element mojej tej działalności w sieci, że chciałabym właśnie pokazywać, że kuchnia roślinna jest dla każdego prosta i tak naprawdę w zasięgu ręki każdego, nie jest ani droga, ani wymyślna. Wiele też dań w kuchni polskiej jest jarskich i łatwo można je jakby przygotować w jakiejś tam odświeżonej, nowej odsłonie. Także myślę, że jest coraz łatwiej właśnie, bo ci ludzie też są bardziej świadomi. Wiadomo, że może być to jednak bańka internetowa, w której żyjemy, bo ja też śledzę głównie osoby, które żyją podobnie jak ja, więc mam świadomość tego, że świat tak nie wygląda i chciałabym, żeby to nabierało większej skali i żeby ta świadomość właśnie rosła. No wydaje mi się, że kwestia jest edukacji. Profile w internecie też są po to, żeby edukować, pokazywać, że tak można, bo no, często nie zobaczą ludzie tego u swoich znajomych, a może właśnie zobaczą w internecie i spodoba im się ta droga. Także ja się cieszę, jeśli mogę komuś pokazać taką drogę i zainspirować, to zawsze się bardzo cieszę. Jesteśmy rzeczywiście w jakiejś banieczce internetowej, bo tak wygląda dzisiejszy świat social mediów, ale też dlatego właśnie gorąco zachęcamy do udostępniania takich rozmów jak ta, czy w ogóle profili, które zajmują się czymś, co jest dla Was ważne, by ta wieść się rozchodziła. I tak jak mówisz, Daria, no, na przykład dieta roślinna, to nawet statystycznie wiadomo, ona jest coraz bardziej popularna w Polsce i coraz więcej osób się decyduje na ograniczanie mięsa i myślę, że to właśnie przez takie działania między innymi twórców i twórczyń internetowych to po prostu się dzieje. I bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję Ci też za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę. Zachęcam do zadawania pytań. Jeszcze będziemy mogli wrócić do Darii i do odpowiedzenia na nie, więc jeśli ktoś ma jakieś pytanie albo chce się podzielić jakąś refleksją a propos tego, o czym rozmawiałyśmy, to gorąco do tego zachęcam. A tymczasem Aniu, zapraszam Cię tutaj do nas. Ania jest uczestniczką projektu Our Food, Our Future, czyli nasza żywność, nasza przyszłość. No i pierwsze takie pytanie do Ciebie. Czym dla Ciebie jest Less Waste? Jak Ty realizujesz te idee czy te myśli w swoim codziennym życiu? No dla mnie jest jednak stylem życia częściowo i takim czymś, co już trochę jest dla mnie zupełnie naturalne. Natomiast no, zdarzają mi się lepsze i gorsze okresy, wiadomo, jak pewnie każdemu. No ja się staram na pewno właśnie, jeżeli chodzi tutaj o opakowania, o jakiś taki recykling nawet kartonów, jak coś wysyłam, korzystanie właśnie ze słoików, z tego, co już mam w domu, korzystanie z tych puszek, co też mówiła Daria, właśnie na przykład puszki po właśnie fasoli czy coś jako doniczki, to na przykład mam mnóstwo takich rzeczy. No i generalnie takie przemyślane zakupy, myślenie o tym, czy czegoś w ogóle potrzebuję, jeżeli chcę coś kupić i szukanie najpierw, jeżeli to nie jest właśnie jakaś super pilna potrzeba, szukanie najpierw rzeczy w drugim obiegu już albo już w którymś po kolei, a dopiero później kupowanie ewentualnie nowych rzeczy. Chociaż no też się nie zawsze to udaje, bo czasami potrzebuję czegoś już teraz i wtedy jest coś nowego. Jasne, a zauważasz też to, że ten trend się rozszerza i wśród Twoich znajomych się to rzeczywiście też dzieje, czy raczej jesteś takim jeszcze trochę w cudzysłowie dziwakiem, który robi dziwne rzeczy? Nie, no ja już jestem bardzo właśnie w takiej bańce znajomych, którzy bardzo korzystają właśnie z takiej idei less waste, zwłaszcza jeżeli właśnie chodzi o drugi obieg ubrań, drugi obieg mebli, jakichś sprzętów domowych, to tak naprawdę większość moich znajomych korzysta tutaj czy Facebooka do wymieniania się rzeczami, czy z Vinted, czy właśnie z jakichś takich grup, z OLX-a też, tak? I tutaj gdzieś tam się wymieniamy co chwilę albo szukamy po prostu rzeczy, które już są używane. Ale też zdaję sobie sprawę, że to jest, po pierwsze mieszkam w dużym mieście, więc to jest trochę przywilej tego, a z drugiej strony no ja mam właśnie w takiej banierce większość już znajomych, bo to też jest idea, która mi bardzo długo przyświeca. No właśnie, zaczęłaś mówić o grupach na Facebooku, o Vinted, a co jeszcze? Jakie są inicjatywy albo ruchy, albo coś, czym możesz się podzielić z naszymi odbiorcami, co jest takim łatwym sposobem na wdrożenie pomysłów Less Waste w swoje życie?
Tak, to no właśnie na pewno tak jak tutaj te grupy, zwłaszcza Uwaga Śmieciarka jedzie, ona to jest grupa na Facebooku, która istnieje w bardzo wielu miastach, zwykle niestety większych, ale są super. Też w większych miastach istnieją aplikacje takie jak na przykład Foodsy, gdzie można kupić jedzenie albo jakieś przyprawy, często z piekarni rzeczy, no jedzeniowe w sumie, w połowie ceny albo tam w jakiejś obniżonej cenie. No to jest bardzo fajna rzecz i do oszczędzania, i właśnie do ograniczania marnowania żywności przede wszystkim. Kooperatywy spożywcze to jest bardzo fajna rzecz. Też, no właśnie zależy wszystko od miejsc, gdzie mieszkamy, bo ja jednak będąc we Wrocławiu mam taki przywilej, że to wszystko działa, ale też no, w mniejszych miastach są jednak te takie targowiska faktycznie mniejsze i takie faktycznie z krótkimi dostawami i takie, że wszystko można sobie gdzieś tam dogadać i wziąć na wagę czy coś. Ja mam też fajnie, bo akurat niedaleko mnie jest sklep Less Waste, gdzie można kupić po prostu rzeczy, raz, że ekologiczne jakieś środki czystości, ale też właśnie czy przyprawy, czy oleje, czy ryż, kaszę na wagę i po prostu można wziąć swój słoik, swoje opakowanie i po prostu tam sobie to kupić do swoich opakowań. Więc ja mam akurat taką przyjemność. Też jest super lodówki społeczne, to jest ekstra rzecz. No ja głównie kupuję jedzenie, dlatego tak mówię o jedzeniu, bo to po prostu jest jakieś takie dla mnie najważniejsze. Więc lodówki społeczne w miastach. Super jest też inicjatywa, to wiem, że w Poznaniu, pewnie w innych miastach też istnieje, ale istnieje taki sklep darmowy, powiedzmy podzielnia, gdzie właśnie można przynieść rzeczy, które my mamy i ich nie używamy, ale możemy wziąć sobie stamtąd też jakieś inne rzeczy, więc to jest bardzo fajne, jest taka wymiana po prostu. Super, mam wrażenie, że ta nasza rozmowa to jest po prostu naprawdę kopalnia pomysłów. Ja parę rzeczy sobie zapisałam, o których też wcześniej nie słyszałam, ale postaramy się też wrzucić w komentarze te inicjatywy czy pomysły, o których mówicie, czy Daria, czy ty Aniu, więc bardzo ci za to dziękuję. Tym bardziej, że no, jesteś takim żywym dowodem na to, że działa, że to nie tylko są jakieś byty w internecie, tylko naprawdę tak można żyć. No właśnie, też chciałam cię zapytać, bo wiem, że są różne sposoby na gromadzenie sobie tej wiedzy, zapamiętywanie albo po prostu wprowadzenie tych dobrych praktyk i czymś, co w naszej bańce ekologicznej i czymś takim niezawodnym jest zasada 6R. Jeśli mogłabyś trochę o tym powiedzieć naszym oglądającym, to wszyscy będziemy wdzięczni. Dobra, więc zasada 6R to jest właśnie... Ona pochodzi z angielskich słów, więc tutaj mamy 6 angielskich słów na R. To jest rethink, refuse, reduce, reuse, recycle i recover. To jest trochę trudniej, myślę, dla nas zapamiętać, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby najpierw przemyśleć to, co kupujemy, czy w ogóle właśnie tego potrzebujemy, albo żeby się nie dawać skusić na takie promocje, a 3 plus 1 tutaj darmowe, żeby te rzeczy nam się po prostu nie marnowały później. Też odmawiać często jakichś takich gratisów, jeżeli są nam kompletnie niepotrzebne, tak? Czy jakieś próbki w drogerii często, jeżeli wiemy, że ich nie użyjemy. Jeżeli faktycznie jest to coś, co byśmy chcieli mieć, to fajnie. No natomiast jeżeli wiemy, że no jest to jakaś marka czy rzecz, której nie używamy, no to żeby tego po prostu nie brać. Ograniczać swoje rzeczy, to jest właśnie ta trzecie R, czyli reduce. Czyli tutaj no, ograniczać po prostu trochę swoje potrzeby, ale też zastanawiać się, czy coś, znaczy w sumie kolejna już właśnie zasada reuse, czy czegoś możemy znowu użyć, albo właśnie jakoś sobie naprawić. No i ostatnia w sumie zasada recycle, czyli segregować śmieci i starać się segregować prawidłowo. I tutaj jest też fajny, mogę polecić, jeżeli mogę, ale na Instagramie profil Pani od Odpadów i tam jest dziewczyna, która pracuje po prostu w sortowni odpadów i tłumaczy, co gdzie wyrzucać, jak super, kopalnia wiedzy totalna. Na przykład dla mnie bardzo dużo zmienił, bo ja wielu, wielu rzeczy nie wiedziałam kompletnie. Super, Pani od Odpadów, zaraz po rozmowie wszyscy lecą na Instagram i sprawdzają, polecam także. Super, bardzo Ci dziękuję za to ułożenie, czyli przemyśl, odmawiaj, ograniczaj. Używaj wielokrotnie, tak. Segreguj, naprawiaj. Dokładnie, yeah. Mamy całą szóstkę, to jest taki trochę... No właśnie, nie dekalog, bo szóstka, ale 6 złotych zasad, które naprawdę pomogą nam w
bardziej odpowiedzialnym życiu. Jeśli wy macie jakieś pomysły, jakieś profile, jakieś miejsca w sieci albo w offline, które warto polecić, zachęcamy, żebyście dodali je do komentarzy. Dziękuję Ci, Aniu, za Twoje świadectwo tego, jak żyjesz i Twój aktywizm codzienny. I też zachęcam do dzielenia się z nim jakimiś swoimi sposobami w komentarzach. I przechodząc już do ostatniej części naszego spotkania, czyli o tym, co słychać w Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, zapytam Cię, Aniu, druga Aniu, jaki jest etap projektu Our Food, Our Future, w ramach którego się spotykamy i w ramach którego wydajecie poradniki, które są przyczyną naszych spotkań. Co słychać, co warto teraz oglądać, co czytać, w co się zaangażować? Opowiedz nam. Dzisiejsze spotkanie to właściwie takie wyjątkowe spotkanie, bo kończymy już spotkania z cyklu właśnie dotyczącego naszych poradników, które powstały w ramach projektu Nasza Żywność, Nasza Przyszłość i które dotyczą różnych zagadnień związanych z produkcją, ale też konsumpcją żywności, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. No i to jest poradnik, który się nazywa Zakupy Less Waste, tak jak nasza dzisiejsza rozmowa. Co się dzieje w projekcie? Dzieje się dosyć dużo, bo dwa tygodnie temu zakończyliśmy tydzień akcji, który miał na celu zwrócenie uwagi na problemy, które wiążą się właśnie z produkcją żywności, jeśli chodzi o globalne łańcuchy dostaw i to, w jaki sposób jest produkowana żywność, która do nas trafia, ale też chcieliśmy apelować i namówić różne osoby do tego, żeby wzięły udział w akcji razem z nami i podpisały apel. I tutaj też chciałam powiedzieć, że tydzień akcji jest już za nami, natomiast apel jest dalej dostępny na stronie www.ekonsument.pl. Tam w jednej z zakładek możecie podpisać apel do polityków polityków z Komisji Europejskiej, właśnie, który informuje, że my jako konsumenci i konsumentki domagamy się dobrego prawa, które sprawi, że globalne łańcuchy dostaw będą bardziej przejrzyste i że to prawo będzie przestrzegane na każdym z etapów łańcucha dostaw. W zeszłym tygodniu też wróciła do Polski jedna z uczestniczek warsztatów. Kamila reprezentowała nas na spotkaniu w Genewie, gdzie wraz z grupą młodzieży z innych krajów brała udział w warsztatach na rzecz rzecznictwa. Także sporo rzeczy się dzieje. My też już zapraszamy do wydarzenia, które będzie się odbywało w Warszawie. I to już odbędzie się 27 listopada, już mogę zdradzić datę, informacja właśnie się też pojawiła na naszej stronie. W ramach projektu Nasza Żywność, Nasza Przyszłość będą się odbywały dwa warsztaty i to będą bardzo ciekawe warsztaty, bo jeden warsztat to będzie warsztat z domowego kompostowania, a drugi z dzikiej kuchni. Także też serdecznie zapraszamy na naszą stronę. Już pojawiła, tak jak mówiłam, się informacja, będzie można się zapisać na te warsztaty online i też poczytać, co tam będzie jeszcze się działo, ponieważ to będzie takie większe wydarzenie, które odbywa się w kontrze do Black Friday. Super, no właśnie miałam powiedzieć, że to jest bardzo dobry dzień na robienie eko rzeczy w kontrze do tego, co się będzie działo w galeriach handlowych i w sklepach internetowych. Powiedz jeszcze, Aniu, kto się może zgłosić na takie warsztaty? Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Mamy tutaj takie widełki wiekowe, jeśli chodzi o projekty, bo grupą docelową są osoby w wieku 15-35 lat. Także zapraszamy. Szerokie widełki. Dosyć szerokie, natomiast zachęcam do sprawdzenia całej listy warsztatów, ponieważ to jest jakby wydarzenie, które łączy różne działania Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie i różne projekty, czyli nie tylko projekt o żywności, ale też projekt, który dotyczy chemii, projekt, który dotyczy zmian klimatu. Także pojawią się różne warsztaty, różni prowadzący i różne prowadzące, każdy znajdzie coś dla siebie i też właśnie te widełki wiekowe będą w przypadku różnych warsztatów też inne. Super, zapowiada się naprawdę wyjątkowo, zwłaszcza kompostownik, bo myślę, że to jest coś, jak ktoś usłyszy to pierwszy raz, to może być przerażające, a okazuje się, że to wcale nie jest taka trudna rzecz. Więc...
Tak, zwłaszcza, że to jest domowy kompostownik, co myślę, że wzbudza jeszcze trochę większą konsternację. To prawda, a myślę, że też dziewczyny, nasze wcześniejsze rozmówczynie też mogą potwierdzić, że to po prostu się da, więc zachęcam do udziału w warsztatach, tym bardziej, że właśnie będzie to możliwość spotkania się na żywo, jeśli dobrze rozumiem, tak? Tak jest. Warsztaty na chwilę obecną planujemy na żywo i trzymamy kciuki, żeby się wszystko odbyło. Oczywiście będą się odbywały z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, będą informacje wszystkie na stronie. Super. No dobrze, to ja odsyłam Was wszystkich na stronę e-konsument, na której znajdziecie 5 poradników dotyczących żywności, o zakupach less waste, o tym, jak dieta wpływa na środowisko, o tym, jak nie marnować żywności przez dzielenie się z innymi, czyli sharing is caring, o tym, dlaczego warto ufać certyfikatom i o wsparciu, o lokalnym wsparciu rolników, kooperatyw i innych inicjatyw, które są tuż obok nas. Poza poradnikami cała masa innej wiedzy i na stronie, i w komentarzach. Gorąco zachęcam do bycia z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, do śledzenia jej losów w social mediach. No i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu, już nie o żywności, ale pewnie równie ciekawym. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność Darii, Ani i Ani. I Wam wszystkim, którzy nas oglądacie i którzy zadajecie pytania i bierzecie udział w dyskusji. Dziękujemy Wam za to i do usłyszenia już wkrótce, niedługo. Dzięki.